To nie tak miał być. O Jezu! On mnie widział? O nie. Siemano wszystkim! Dzisiaj na naszych ekranach T69. Pierwsza bitewka, topka, bardzo wysoka topka jak na ten czołg, to jest super losowanie, nie pamiętam, żeby mnie tym kiedyś tak wywaliło, ale no jest ok, jak najbardziej jest w porządku. Teraz tak krótko o czołgu, pancerz wieży 152, kadłub chyba 80, ale nie chcę skłamać. Chyba 80. Na wieży zamontowana 90 z magazynkiem. Przeładowanie magazynku na 100% załodze. Wentylacją około tam w granicach 25 sekund wynosi. 4 pestki, obrażenia 240. Na goldzie mamy hity. Z penetracją 250. Tak. I obrażeniami 240. Czołg dość mobilny. Tak, on tam ma około 15,62 konia na tonę, jeżeli się nie mylę. Także, no, daje radę z mobilnością. Około 42 stopni obrót, ale nie chcę skłamać. Co najwyżej ktoś mnie poprawi. No, tym czołgiem należy grać z tyłu. Chyba, że wyrzuci właśnie tak jak teraz. To można sobie pozwolić, bo 170 penetracji to jest, no, dość nisko. Jak na 8 tiera na goldzie, to przeważnie będziemy cały czas na minus wychodzić. Ale można, no wiecie, met to jest do objeżdżania, nie? Ale nie jest jakoś wybitnie szybki. Więc to trzeba grać ostrożnie. Depresja minus 10 albo minus 8 stopni. Dobra, przestanę gadać. Zobaczymy, czy coś tu jest. Chciałbym coś zrobić w tej bitwie, ze względu na to, że. No super loso... O, właśnie. Jest ok. Celowanie 2... Około 2,9. Czas skupiania. O, super. Między innymi dlatego uwielbiam czołgi z magazynkiem. Można bardzo, bardzo szybko wyładować magazynek. A jeszcze szybciej na czeskich czołgach, już jest w ogóle super. Dobra, no poczekam, aż przeładuję. Artylerii nie ma, także no można się cieszyć, bo ten czołg artylerii nie lubi. Nienawidzi. Bo ładnie w niego z artylerii będą wręcz wchodzi. Dobrze. Mamy Churchilla. I dobijemy go sobie, mam nadzieję. I jedna pestka została. Nie trafiona. Dlatego mówię, tym czołgiem trzeba grać ostrożnie i starać się wykorzystywać właśnie jakieś takie pagórki, żeby no, można było pokazać kawałek wieży chociaż. Żeby ta depresja na coś się przydała. Żeby nie być tak łatwym celem do trafienia oczywiście. Mamy tutaj 12 T, no i tamtego MX-a przydałby się robić, byłoby fajnie. Bo to mam szóstkę, bo tam się czają cały czas. Czy widać AMX-a? No nie bardzo. M6, no też. Dobra, myślę, że można pozwolić sobie pojechać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. 1700 obrażeń nie jest źle. Absolutnie nie jest to źle. Dobra, postaramy się wyładować cały magazynek do AMX-a. Nie, dobra, nie ryzykuję. Wszystkie wystrzały. Nie trafiona. Trafiona. Przycelujemy. Trafiona. I czy zejdzie? Nie. No właśnie, ta jedna pestka, że nie weszła. O, szkoda.
Wielka szkoda. No jak widzimy, no rywal przegrywa 8 do 4. Także na razie mecz jest jednostronny, no ale nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, tak szczerze. Mamy fałkę. No to pięknie będzie wchodzić. Niech to przymierzy. Raz. I druga. Szukamy szóstki. Jest. Mamy popchnął tutaj chamską. Mamy dwie pestki, także może uda się jeszcze ją zdjąć. Raz. I dwa. Super. Kurczę. Zaprosimy tego do plutonu, to będzie jeszcze odznaka. Jeżeli się połapie. Nie kapujemy. Mam nadzieję, że nie skapują bazy, bo chciałbym jeszcze wystrzelić z jeden magazynek. Byłoby bardzo, bardzo miło. No, chyba koleś się nie połapie. Widać? Nie widać. Nie widać. Tego będzie widać? Nie. Chyba się nawet nie udaje rewa zdjąć. No, niepotrzebnie kapują tą bazę. No właśnie. Nie jest to fajne, bo bym sobie mógł jeszcze strzelić tego MX-a. No cóż. Pierwsza bitwa jak najbardziej udana. W 100%. Spojrzymy tam na statystyki. No, 1500 z gwiazdką. Bez premium. 25 tysięcy, 27 na 300, bo nie przyjąłem żadnego strzału tutaj, tylko w zasadzie za amunicję. A pod względem doświadczenia widzę, górą nie jestem. Po spocie nie dostałem nic, ale 3000 uszkodzeń, także ja taką bitwę uważam za bardzo, bardzo udaną. Także no, lecimy drugą. Druga bitewka i losowanie na tierach ósmych. Tym razem jest dużo, dużo, dużo więcej ich jest. Także nieźle. No, zobaczymy, co teraz mi się zrobi w tej bitwie. Dwie artylerie, między innymi kopytko i M44. Mam nadzieję, że nie skupią na swojego ognia na mnie. Tak myślę, gdzie tu pojechać. Czy jechać na przepychacz i starać się coś tam zrobić, czy pojechać na górę, bo mimo wszystko to jest bitwa spotkaniowa. Cóż, co najwyżej mi nie pyknie, pojadę na przepychacz, bo dobrze się tam czuję. No i zobaczymy. Zobaczymy. Jak się nasza drużyna podzieli? No, na razie widzę, że na prawą stronę nie jedzie nikt. No i widzę, jadą te deczki. Mamy Czafika, to tam dostał spota. To sobie te 37 stoi na spocie, a my szybko, szybko, szybko podjedziemy. No i zobaczymy, czy coś będzie. Ja tylko jak ISA 6 nie będzie, to jest dobrze. No i Pershinga, nie? Bo to będzie trudne do przebicia z tą penetracją, a Gold na razie nie ładuje. Aż trochę za daleko tu pojechałem, ale cóż, no. No właśnie. Tego trzeba by też mieć. Dobra, to się wycofamy. I czy zarobię pestkę jeszcze, prawda? Nie. Grubo. No dobra, to będziemy walczyć teraz. Będziemy walczyć. Zobaczymy. Czy widać? No widać cię. O! O, poszła salwa śmierci, ale ja też widzę, dostałem. A nie chciałem, nie. Dobra. Dwie pestki nie ładujemy, poczekam na wsparcie. Postaram się przynajmniej. Dobra, tu podjadę pod KM, bo będzie i tak skazany któryś wyjechać w końcu. Tak mi się wydaje. No właśnie. No i to jest to.
To jest to. Nie mam wsparcia wcale. No jest. By tylko nie wyjechał. Mam jedną pe... I nie przebił. No nie. No to takie chamskie było. A raz ja nie przycelowałem. Czemu tu czuć się dziwić? Nie pyknie. Nie pykło. I tutaj się skrapuje, ale widzę, że dojeżdża moja drużyna. Nareszcie. Czego się nie doczekam. Wystrzel tylko i cię zniszczę.